Cześć moi kochani. Właśnie wybieram się na startowisko. Jest godzina 6.10. 6.48. Słońce już wychodzi zza horyzontu. Chciałbym być już w tym momencie w powietrzu. Jest 11 stopni na minusie, ale nie ma wiaterku, także można jeszcze tą temperaturę wytrzymać. A że już znowu jakiś czas nie latałem, postanowiłem w dniu dzisiejszym wyjechać z rana, żeby jednak tą pogodę jeszcze wykorzystać. Wczoraj była niedziela, tutaj koledzy z Radomia polatali. Ja niestety nie mogłem polatać, ale z przyczyn takich prywatnych. No ale dzisiaj jest okazja, jutro już przychodzi niż, no i trzeba ten czas wykorzystać. Dzisiaj 1035 hektopaskali, także wysokie ciśnienie zapowiada bardzo dobrą pogodę, jest wyż, dlatego jadę. Do zobaczenia na startowisku. Moi drodzy, wiatr około 3 metrów na sekundę. Księżyc na niebie, słoneczko wstaje, no to będzie dziś latanie. Słońce jeszcze za horyzontem, także chwilę pobawię się jeszcze tutaj na startowiskiem. No i robię przejście low pass nad startowiskiem. No i robię nawrót. Ciasny zakręt. I jeszcze jedno przejście i odchodzę nad brzozę przywitać słońce. Dzisiejszy wschód słońca jest cudowny. Zero chmurek, o, delikatny mrozek, ale naprawdę widoki są cudowne. Bez mała czuję się jak ptak w kominie. No i robię wysokość do 900 metrów, tak jak zgłosiłem do FIS-u. Tylko spójrzcie na to słońce wychodzące zza horyzontu. Coś niesamowitego. Trzeba rozprostować. No, czuję się, jakbym odpoczywał w fotelu. No i mam 350 metrów nad gruntem. No i dalej kręcę, mam 500. No niektórzy się dziwią, jak można latać w takim powietrzu mroźnym. No ja tutaj nie odczuwam zimna, jest mi w miarę ciepło. Jestem po prostu dobrze ubrany. Moi drodzy, a przede mną w oddali widzę głowaczów, leżenice. Tutaj pode mną droga z Brzuzy do Głowaczowa, ulica Warecka. Później wam to oznaczę w postprodukcji. Tylko spójrzcie na to słońce, no coś niesamowitego. Mówię do was, to prawie mi dech zabiera. No jestem prawie już na 900 metrach. Wiatr laminarny, ale zmienił
kierunek o 180 stopni, startowałem z południowym, a tutaj typowo północny. Pod wiatr mam w tej chwili około 40 na godzinę. Muszę wam powiedzieć, że każdy lot jest inny. Latam już troszeczkę, no ale każdy lot mnie zaskakuje. No tutaj widać księżyc, gdzieniegdzie gwiazdy. No a naprzeciwko księżyca słońce wychodzące. Chyba na ziemię, już troszeczkę po 30 minutach tutaj latania zaczynam czuć palce w prawej dłoni. Mimo wszystko, że mam rękawice grube, zimowe, narciarskie, to jednak ta prędkość i wzmagający wiatr jednak swoje robią. Odpuszczam manetkę, będę sobie tutaj delikatnie esował, podchodzę powoli, już szykuję się do lądowania. No i jeszcze ostatnie kółeczko tutaj przed podejściem, rzucę okiem na budynki pięknie oświetlone przez wschodzące słońce. No i ostatnia prosta. No i jestem już na ziemi, wylądowałem, spakowałem parolotnie do szybkopaka, zaraz pakuję napęd. Jestem mega zadowolony z dzisiejszego przelotu, z dzisiejszego poranka. Plan udało się zrealizować. Piękny wschód słońca nad Brzuzą. Bez chmurek. Także dzisiaj słoneczko nie zostało przykryte. To co, moi drodzy? Do zobaczenia. Hej!